Witam wszystkich, ja nazywam się Hinsul i chciałem wam dzisiaj przedstawić mój kolejny film z serii World of Tanks, a w dzisiejszym odcinku będzie to Okiem Hinsula i w dzisiejszym oku znajdzie się ten oto pojazd. Pewnie większość już go zna, właśnie dostępny jest w sklepie premium i co niektórzy zastanawiają się, czy go kupić, czy nie kupić. Ja powiem wam jedno, nie żałujcie 2300 golda i kupcie ten pojazd, bo naprawdę warto. Zresztą zaraz sami zobaczycie. Wejdźmy sobie do sklepu premium. Mamy właśnie tutaj Cromwella Knighta. Za 2300 cena jest naprawdę bardzo dobra. 40% taniej. Także naprawdę warto wydać te pieniążki. A druga sprawa, pojazd naprawdę jest niesamowity. I cóż, co tutaj mamy? Mamy miejsce w garażu. Załoga na 100%, pociski, no i jeszcze jest do tego operacja, także naprawdę powiem wam, że za takie pieniądze naprawdę warto kupić ten pojazd. Ja za niego chyba dałem 4500, chyba coś koło tego i było to mniej więcej prawie rok temu chyba, w 2015 roku, także troszkę już go mam. I powiem tak, zaraz go przedstawię, ten pojazd, porównam go z tym oto pojazdem, ze zwykłym Cromwellem. Niektórzy się zastanawiają właśnie, który jest lepszy i czy warto kupować w ogóle Knighta. I cóż, myślę, że nie będę przeciągał i zacznę omawiać ten pojazd. Jest to czołg premium, jak już wcześniej wspomniałem, 6 poziomu, jest to czołg średni. Z nacji angielskiej, także oczywiście widać to po malowaniu, bo kamuflaż jest na stałe, także pojazd kupujemy również z kamuflażem, także nie musimy wydawać golda na stały kamuflaż. I zobaczmy jego parametry, jakie pojazd posiada. Zacznijmy może od pancerza, który można powiedzieć, że nie istnieje. Ale tutaj nie chodzi o pancerz na tym pojeździe, tylko o zupełnie coś innego. Z przodu mamy 64 mm, po bokach 43 i z tyłu 32. Wieża 76, także nie ma tragedii. Boki 64 i tył 57. Wytrzymałość jak na szóstkę ma 750 punktów wytrzymałości, także nie jest aż tak dużo w porównaniu do innych szóstek. Prędkość maksymalna 64 km i to jest właśnie jego największa zaleta. Jest niesamowicie szybki na tym poziomie oczywiście. Koni mechanicznych mamy 650, także też nie jest źle. I zobaczcie, tutaj kolejna rzecz, gdzie jest naprawdę bardzo dobra. Obrót podwozia 50 stopni na sekundę, tak? Także jest bardzo dobrze. Obrót wieży 48. I kolejna rzecz, działo, szybkostrzelność, zobaczcie, 15 strzałów na minutę, to jest naprawdę rzeźnik. Zasięg widzenia 360 i kamuflaż średni. I teraz zobaczcie Cromwella zwykłego, pokażę go wam. Parametry, jeżeli chodzi o pancerz, są identyczne, ale zobaczcie, obrót podwozia jest 36 stopni. Tutaj mamy 50, jest niesamowita różnica. Przy tak szybkim pojeździe, jakim jest Kromka, ten obrót jednak jest potrzebny. Grałem ostatnio właśnie Cromwellem i tutaj czuć, zdecydowanie czuć właśnie na tym pojeździe, że on zdecydowanie wolniej nam się obraca i to naprawdę jest odczuwalne. Ja mówię, kurczę, no coś mi tutaj brakuje. Później przejechałem się Knightem i naprawdę ten pojazd jest, no, błyskawica można powiedzieć, jeżeli chodzi o jakiekolwiek ruszanie z miejsca, czy gdzieś tam chowanie się przed pociskami. Ten pojazd naprawdę świetnie sobie radzi. Obrót wieży jest taki sam, szybkostrzelność jest też taka sama, zasięg widzenia jest identyczny, ale właśnie tutaj ten obrót. I ten obrót moim zdaniem jest dość znaczny, jego naprawdę się czuje, nawet grając na dobrej załodze, mimo wszystko ten pojazd nie jest aż tak żwawy i tak ruchliwy jak właśnie Knight. Teraz zobaczmy, działa obu tych pojazdów. Na Knightie mamy, jest to działo 6 poziomu, 75. I cóż, czas celowania 1,89 i celność 0,40. Czas celowania jest naprawdę fajny,
ale celność 0,40 mogłaby być zdecydowanie lepsza. Penetracja 145 na pocisku zwykłym, na pocisku premium, zobaczcie, jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o szósty poziom 202, to naprawdę jest nieźle. No i uszkodzenia mamy w granicach 135 góra-dół. Na pocisku burzącym mamy 175 uszkodzenia. Ja kilka sztuk wożę, także jakiś tam, dajmy na to, toster wyjedzie czy coś, jakieś miękkie pojazdy, a tym pojazdem niestety gramy na poziomach 8, także czasami i nawet jakiś RHM może się trafić, także burzaki mogą się nam przydać. I tutaj zobaczcie, czas celowania, do czego zmierzam, zobaczcie na Knightie, a zobaczymy tak samo na zwykłym Cromwellu. Czas celowania 1,89 i celność 0,40, a na zwykłym mamy 2,29 czas celowania. Jest dużo gorszy w porównaniu do tak szybkiego pojazdu i jeżeli gdzieś tam musimy się wychylać czy coś, jednak ten czas celowania jest o wiele lepszy na Knightie. Także tutaj jeżeli chodzi o Knighta, jest też duży plus. Celność 0,36, nie ma aż tak dużej różnicy, a tam jest 0,40 w porównaniu właśnie do zwykłej kromki, ale czas celowania jest, no, widać dość znaczący. No i mówię, obrót, to są takie dwie największe rzeczy, właśnie wartości na tych pojazdach. Taka różnica mniej więcej na nich jest. I zobaczcie, niby działa są te same, ale na zwykłej kromce tutaj mamy taki jakby tłumik na końcu, a tutaj zobaczcie, jest troszeczkę inaczej to działo zrobione. Ja na tym pojeździe postanowiłem sobie wbić trzy odznaki biegłości, no i tutaj właśnie mam na lufce. Tak samo teraz będę chciał to zrobić na zwykłym Cromwellu. Grałem kilka bitew w nim ostatnio. No i mówię, no ciut, brakuje mi tej szybkości, tego obrotu właśnie, co jest na Knightie, nie? To jest naprawdę, odczuwa się tą różnicę, powiem wam szczerze. No ale nic, podjąłem się wyzwania i zrobię to. I cóż mogę więcej powiedzieć o tych pojazdach. Powiem wam, czołgi naprawdę, można powiedzieć, przynajmniej na Knightie, jak grałem nim, dość sporo bitew rozegranych. Pojazd naprawdę jest for fun, można świetnie się pobawić. Niesamowity masakrator, bardzo szybki. Czasami potrafi naprawdę odwrócić losy bitwy. Grając nawet na ósemkach tym pojazdem świetnie się spotuje. Tutaj akurat, zobaczcie, mam wyposażenie. Na tym akurat nie mam, ale standardowo używam wentylacji, optyki i dosyłacza. Można sobie dać na przykład tam skupiaczkę, bo chyba tylko to można dać, bo nie ma stabilizatora. Także mamy tutaj właśnie, tak, tylko ulepszony system naprowadzania. Ale ja tego akurat nie używałem, ani na kromce nie używam zwykłej, ani na Knightie. Także wolę optykę, bo czasami tym pojazdem po prostu, no, musimy grać jak lightem, a pojazd naprawdę fajnie świeci, jeżeli mamy dobrą załogę. Ja tutaj akurat tą załogę mam najlepszą z tych moich wszystkich załóg, 19 perków, także tutaj załoga jest naprawdę mocna. Robi mi się, znaczy, no, będzie mi się robić 20, ale jeszcze nie zacząłem. Ale mówię, pojazd naprawdę wart grzechu, jeszcze za te pieniążki bardzo wam go polecam. I cóż, zaraz przedstawię wam bitwę tym pojazdem. Tam chyba już dwie bitwy na moim kanale są. Jedna jest moja 25-tysięczna bitwa. Druga jest właśnie, jak wbijałem trzecią odznakę. Też bardzo fajna bitwa. Dołożę, po prostu dodam do tego filmu taką wiadomość, że będziecie mogli sobie zobaczyć podczas filmu te moje bitwy dwie. Ale nigdy tego pojazdu nie omawiałem. Także chciałem go omówić, dzisiaj zresztą ktoś mnie o to prosił, jeden z widzów, że nie ma właśnie Cromwella Knighta w oku Hinsula, także macie, jest Cromwell. I cóż, chyba to by było na tyle. A jeszcze co używam ze sprzętu eksploatacyjnego, mam dwa zestawy standardowo, duży i mały, naprawczy. No i tutaj akurat używam apteczki, można dać rację, będzie jeszcze lepiej świecił, jeszcze będzie lepiej, dajmy na to, nam przeładowywał. Także tutaj to już zależy od was. Ja akurat używałem tutaj apteczki z tego względu, że jak wbijałem tą trzecią odznakę, załadowałem go praktycznie amunicją premium większość i jeździłem po prostu tak na wariata. Starałem się robić jak największego spota, tak żeby po prostu ta odznaka mi szybko weszła.
No i miałem apteczkę, bo dość często mi padała załoga. A przy tej apteczce jest mniejsze prawdopodobieństwo, że gdzieś tam ktoś nam z załogantów wpadnie. I cóż, nie będę przeciągał więcej. Myślę, że usłyszymy się w bitwie. Jeszcze co do depresji działa. Tutaj naprawdę jest, nie wiem akurat tutaj, czy na tym tak samo pojeździe jest na najcie, ale z tego co wiem, to mniej więcej około minus 8 stopni na tym pojeździe mamy. Także depresja działa, też nie jest najgorsza. Ok, także zapraszam Was do bitwy i słyszymy się w bitwie. No i jesteśmy w bitwie, bitwa na mapie Koszmaryn, albo Komaryn, jak to woli. Bitwa standardowa. Zaraz zobaczymy mniej więcej, jakie mamy losowanie. A bitwa ta jest, miałem już ją po prostu zapisaną. Kiedyś grałem po prostu i fajnie nawet ta bitewka mi wyszła, także zobaczycie mój wcześniejszy taki replay. Tutaj, żeby ktoś się nie martwił, że jestem WTH, bo akurat mam przed swoim nicknamem właśnie WTH, także nie, to jest po prostu starsza jakaś bitwa i chciałem ją po prostu Wam przedstawić, na co stać jest Knighta. Fajne losowanie, bo z szóstkami. Powiem Wam, że często, naprawdę tym pojazdem często się gra na szóstkach. Nie tak często trafiamy na ósemki. No i akurat mi się zdarzało tak, jak robiłem odznakę, ale to chyba taka po prostu na złość zawsze tak musi być. Jak coś chcemy mocno zrobić, to akurat te losowania były kiepskie. Grałem dość często właśnie na ósemkach. Ale ogólnie mówię, pojazd naprawdę z losowaniami ma dość dobrze. I jak widzicie, już mamy trzech wyświeconych. Nie ma artylerii, co mnie bardzo cieszy. Mapa naprawdę, też ją bardzo lubię. No i jest trzech kolejnych. No tutaj zobaczcie, używam akurat gaśnicy dużego zestawu. Nie mam racji żywnościowych, a mimo wszystko pojazd bardzo fajnie świeci, grając właśnie na optyce. No i ta penetracja. Penetracja na zwykłym mamy 145, ale na goldzie tak zwanym, na pocisku premium, ja wolę tego stwierdzenia, bo jednak nie płacimy goldem za te pociski, jest 202. To jest naprawdę niesamowita różnica. I ósemki bez problemu też jesteśmy w stanie przebijać. Tutaj akurat na razie nie mam takiego pola do popisu, żeby gdzieś tam tym pojazdem się rozpędzić. Ale czasami możemy grać też jako snajper. Mimo wszystko to działo niby jest niecelne, ale właściwie jest 320 metrów, śmiało można obijać, nie robi to różnicy. No i działo jest niesamowicie spamerskie, pociski wylatują prawie co 3 sekundy, tak, mamy. Także naprawdę niesamowicie szybko. 3,29 dokładnie. Na razie stoję sobie tutaj. Nie mam spota, także pojazdy wyświetlone. Obijam, robię uszkodzenia. Jedynie co czasami, powiem Wam szczerze, że brakuje pocisków, bo naprawdę te pociski tak szybko wylatują z naszej lufki, że czasami po prostu ich brakuje. No miałem dość sporo takich bitew właśnie, gdzie zostawało mi 2-3 pociski. Kiedyś, pamiętam, testowaliśmy właśnie kromkę Knighta razem z AMX-em Chaffee i powiem Wam, że Cromwell wygrywał, jeżeli chodzi właśnie o tak lufa w lufę. Jednak mamy ciut więcej HP, a pojazd naprawdę też fajnie nadaje się właśnie jako spotter, można grać nim też jako lajcik. Bardzo szybki, zwrotny. No i mówię, grzechem by było nie wydać tych śmiesznych 2300 na taki pojazd. A pojazd jest unikatowy. Mamy pojazd premium, który ma premium, ma premię do szkolenia załogi, premię do zarabiania.
Także moim zdaniem naprawdę warto. Dobra, Sherman jest. Mamy dwa pojazdy zniszczone. Nawet się nadaje do taranowania, jak widzicie. Miałem jedną taką potyczkę właśnie z AMX-em, LC-kiem. I LC-k zszedł, właśnie było takie taranowanie, zszedł po całości. No i dobra, trzy pojazdy zniszczone, tutaj podjadę, zobaczymy. Tam widzę, na bazie jest M6, ale na razie nie mam zbytnio do niej dostępu. Pociski i premium już mi się skończyły, zostały zwykłe apeki. Także nie będę raczej wiele mógł tutaj mu zrobić. Postaram się wbić na środek i pomóc tamtej flance. No tam widzę, jest T-34-85. No i KW2 została sama i nie wiem, czy po prostu te pojazdy będą wyświetlone. Ja postaram się tutaj szybko przejechać. No, widzę, ta M6 mnie tam... Ale nie, cofnął się, dobra. Malowanie na tym pojeździe też mi się niesamowicie podoba. No, można powiedzieć, że takie unikatowe. Dobra, KW2 poradziła sobie. Mam jeszcze dwie niszczarki. Jest ta suczka gdzieś, która mi uciekała. Nie mogłem jej zniszczyć wcześniej. Teraz może ją dokończę. Jest i Hellcat. Mówię, działo niesamowity spammer. Mamy praktycznie co 6 sekund. Prawie, no czasami zależy jak nam wylosuje, prawie 280, prawie do 300 uszkodzeń. No i dobra, nie ma go. I mamy M6 na bazie. Tutaj jest ta suczka, której nie skończyłem wcześniej. Może teraz mi się uda. Ups. O, gościu ma niesamowite szczęście do mnie. Dobra, nie ma go. No i dobra, stoi tam na tej bazie cały czas ta M6, pode mną jest tutaj T-34, także on będzie tutaj raczej mnie świecił i raczej chyba muszę poczekać na wsparcie, aż dojedzie do mnie jakiś pojazd z naszej drużyny. Ja tutaj sam nic nie zrobię. No właśnie, on mnie cały czas tutaj świeci, a M6 będzie miała bicie na mnie, także poczekam chwilę, ktoś może zaraz się zjawi. Mamy cztery pojazdy zniszczone. 27 przebić, także bitwa myślę, że będzie udana. No i mówię, ten obrót podwozia jest naprawdę niesamowity. To naprawdę czuje się, że ten pojazd z taką lekkością się porusza. Cały czas T-34 mnie świeci tutaj. Nie mogę nic na razie zrobić. Muszę poczekać, niech ten kawulec do mnie dojedzie. No dobra, jest. Postaram się teraz zjechać tutaj na dół. I może razem z tym kawu zniszczymy tego T-34. Widzę, nie jest na mnie skupiony. No kawu niestety nie popisał się. Gościa nie zniszczył. Dobrze dla mnie, więcej uszkodzeń. No czasami tak to jest. Umiesz liczyć, licz na siebie. Kawu niestety nie popisało się. Jadę po tego, po tą M6. Po tego kampera, który powinien tutaj, można powiedzieć, no w sumie nie miał zbytnio jak się ruszyć, żeby coś tutaj mógł zrobić, bo tam szybko środek był opanowany. No i dobra, gdzie on jest? Jest tutaj. Dobra, mam go na gąsce.
No i dobra, Kawu chyba go tam trafił. Jest już, można powiedzieć, na strzała. Oboje nie, na dwa. No i dobra. Ładnie. Mamy specjalistę. 33 przebicia, także nie jest źle. Teraz zobaczymy uszkodzenia. Zobaczymy zarobek. No i zobaczcie, 51 koła. Także bez żadnej operacji. Mamy meczkę. Tutaj odznaki oczywiście, wbijałem dopiero. Prawie 400 uszkodzeń, także nie jest źle. Okej, cóż, to by było na tyle. To jest Cromwell Knight i sami zadecydujcie, czy warto, czy nie warto. Także pozdrawiam, trzymajcie się i do usłyszenia.